Cześć, tu Liściasta i Faza. Witajcie na kanale Grybabskim Okiem. Wracamy do Konana. No i co? Trzeba będzie iść i zabić bossa zabidzonego, czyli wielkiego szkieletowatego smoka, który siedzi w dziurze w ziemi i wygląda paskudnie i jest Jest równie... bardzo zabidzony. Jest bardzo zabidzony i pewnie dlatego jest taki niesympatyczny. Też bym była niesympatyczna, gdybym była tak głodna cały czas. No. I od niego dostaniemy gwiazdę czempiona, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. I potem to już pozostaje tylko iść na wulkan, ale jeszcze będzie można zahaczyć o parę innych miejsc. Dobra, w każdym razie idziemy dzisiaj do zapadliska, czyli na arenę od góry. Możemy oczywiście iść na arenę od dołu, nie musimy rzucać się z krawędzi. Proponuję iść od dołu, ponieważ szczerze powiedziawszy, to z tą krawędzią to mamy większą szansę na to, że się zwalimy i zabijemy niż... A tam chyba w ogóle nawet nie można się wspinać, więc musimy iść od dołu. Tak czy inaczej, musimy iść od dołu. Boss zabidzony był znany jako najtrudniejszy boss, standardowy boss w grze. I szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, jak on funkcjonuje teraz. A powiem szczerze, też nie mam pojęcia. Na arenie są oczywiście trupy, na arenie są rozmaite rzeczy. Uzupełnię sobie wodę, między innymi. Na arenie jest... to przy okazji zajrzymy sobie do skrzynki, bo tam jest ten wielki wąż, który jest bossem, którego trzeba zabić. Mhm. Jedyny problem z wejściem na arenę od dołu jest taki, że tam jest bardzo dużo skażenia. To prawda. I trzeba przejść przez całą masę skażenia, przynajmniej tak było jak ostatni raz sprawdzałam, to było jakiś czas temu. Nie no, podejrzewam, że pod tym względem to się nic nie zmieniło. Więc zanim będziemy w stanie w ogóle do tego bossa podejść, jakby co, to ja mam posłanie, więc sobie je położymy na wszelki wypadek. Ostatnim razem je położyliśmy i dobrze, że było łatwo, bo jakby nie było, to by trzeba było taki kawał na północ zasuwać, to było przeoczenie. Ja miałem, powiem szczerze, jedną taką podbrankową sytuację. Aha. Wiem. Jak się przyparli do muru. No, ale poza oczywiście tutaj smokiem i poza pójściem do wulkanu, no to trzeba będzie jeszcze oczywiście zabić tego bossa w tym mieście pod Sepermeru. Tam, gdzie nam, kurczę, wręczyli nam nasze tyłki, kurde, obwiązane wstążeczkami. To trzeba będzie tam iść, no bo to już jest kwestia honoru, bardzo mi przykro. Można by było zajrzeć do zatopionego miasta, jakby na to nie patrzeć. Ja oczywiście standardowo, w lekkiej zbroi, bo... A bo jak żeby inaczej? Po co się objuczać? Ale nie, no ja z uporem maniaka, biegając w tej lekkiej zbroi, zamiast sięgać po sztylety, sięgam po mój dwuręczny miecz, bo logika pełna. Tak. Konan. To jest, proszę pani, Konan. Aha, czyli najważniejszym elementem jest to, żeby pokazać kawałek tyłka. Oczywiście. To czemu ty nie pokazujesz? Jak w polskim filmie. Nie, w polskim filmie to kawałek cycka. Czemu nie pokazujesz tyłka, co? Ja wiem, bo twój nie jest taki... Bo twój nie jest taki atrakcyjny, chciałam powiedzieć i oczywiście mi nie wyszło. No, cóż. Nie wszystkim się udaje. Krokodyla. Nie cytujemy zemsty więcej na tym kanale. Ale mniej też nie. No mniej się nie da. Ty, gdzie? Ty. O. Już nie muszę bić, on już nie żyje. Dobra jest ta brzytwa Balpteora, której używam. Zakładam, że tak. No tutaj mamy... No tutaj nie mogę położyć. Nie, na drugim brzegu musimy. Przy krokodylach. Może krokodyl mi tego nie zje. Krokodyl ci tego nie zje, ale nie tap, tylko i jak zawsze. Krokodyl ci tego nie zje, ale możesz się wysponować prosto na krokodylu. No pięknie. Cóż, trudno. Dobra, chłopaki.
Zobaczymy, co ten boss zabidzony potrafi. Zobaczymy, co to za bida u bossa zabidzonego. Już skażenie. Bo tutaj od razu. Tablecik jest, można sobie przeczytać go. Dołem. A, widzę, widzę. Ała. I oboje żeśmy się spieprzyli na mordę. Niestety bardzo szybko. Rośnie tutaj skażenie. O, nie wzięliśmy antidotów. Uważajcie, trupy i wężowina. Dostałam w mordę od wielkiego węża. I wiesz co, istnieje szansa, że mnie szlak trafi, dlatego że nie mam... Tak. A nie, nie trafi mnie szlak. Ale nie mam... nie wzięliśmy antidotów jak debile. Ja powinnam była pamiętać. Dobra, wiesz co, ja się wycofuję, bo... Bo co? Bo potrzebuję trochę się odpocząć. Ale nie mamy ani serca, więc będziemy skażeni jak diabli. Nie wiem, czy my się chce z tym bossem bić. Ale że mnie tutaj jest w stanie dosięgnąć, to jest jakaś lipa. Nie, wiesz co? Trzeba będzie zrobić to jeszcze raz, tylko wziąć antidota. Tak. Dobra, wracamy do domu. Run away! Okej, okay, mamy antidota? Wszyscy? Znaczy ty masz? Mam. Mam 20 antidotów. No to możemy tam wracać. Jej, pięknie. To było bardzo inteligentne z naszej strony. A czego się spodziewałaś po nas? Po nas? Niczego innego. Zaraz ja muszę tego Bragiego ze sobą wziąć, może jednak? No, poczekam na ciebie na dole. Dobra, chodź za mną. Dobra. To proponuję nie pakować się tam prosto w węża, bo to nie ma sensu. Tylko pobiec górą. No cały czas spraw mam smoka. Wyblakłą czaszkę. No dobra, no to nie bijemy się z wężem, chociaż to tego węża to można spokojnie załatwić, ale my na razie po co? Poleciałeś lewą stroną? Lewą stroną. W razie wątpliwości wpadę w lewo. Teraz będzie tutaj niestety ciemno jak cholera, ale... A nie jest aż tak źle. I chcemy się faktycznie tutaj jak najszybciej z nimi rozprawić. Krokodyl? Się napatoczył. On chyba za nami przybiegł. Jest taka niezerowa szansa.
Bo wiem, że mnie próbował zaatakować, ale... Dobra, nie! Myślałam, że są twardsi. Dobra, dobra. W prawo chyba, a nie, wszystko jedno. Wszystko jedno. Wszystkie drogi prowadzą na arenę. Tam jest notatka, ja w prawo chciałam lecieć, bo tam jest notatka Razmy. Ale tutaj się zrobiło różowo. O matko boska, okej. Ale już nie ma więcej skażenia. Beneath the sun and the moon, your job will be cleaning up what is left after the battle. Dobra, to co? Tradycyjnie chłopaki robią całą robotę za nas. Dobra. Towarzysz nie może dostać się w wybrane miejsce. Dobra, już może. Au. Co do mnie strzela? Pozwolę sobie zejść z tych schodów. Stolarz, ty smoka leje, a nie mnie. Znaczy... Smok się do mnie przyczepił niestety. O Jezu. Zabił mnie, bo wybiegłam prosto. Wiedziałem. Zaraz przyjdę. Wiedziałem, co się działo. Zajmij go. No lol. No ale się zablokował głupek na schodach. Zabija cię nieumarły smok. I zaraz zabije mnie nieumarły, znaczy umarły, znaczy żywy jeszcze krokodyl. Dobra, biegnę. No więc tak, niestety śmierć, rozumisz, ona nie leczy skażenia, które już masz. Nie wiedzieć czemu, więc teraz sobie jeszcze nagromadzę więcej skażenia, biegnąc tutaj. Na szczęście nie zdążyły się odrodzić te wszystkie te. Te, co jeszcze żyją, to żyją. Te, co padły, to padły. Ale będziecie musieli zająć tego smoka, żebym ja z tych schodów mogła swoje truchło wziąć. Tam jakaś skrzynka była, nie, ale... Nie, to mnie jeszcze jakiś szkielet próbuje strzelać. O. Słyszę was. Ty lepiej Bragiego pozbieraj. Pozbierałam. Ała. Nie udało mi się uciec. Też nie żyjesz? Też nie żyję. Dobra, zaraz do was wrócę. No, trzeba powiedzieć, że smok na razie sobie radzi z nami doskonale. No, wiesz, nie bez kozery, nie chciałam zeżyć antidotum, nie bez kozery, smok jest uważany za jednego z najniebezpieczniejszych bossów tutaj, jeżeli nie najniebezpieczniejszego. No, muszę powiedzieć, że czerwona mać była w porównaniu jednak prostsza. Dobra, strzelam do tego smoka. Moje strzały się od niego odbijały. Psia krew, cholera. O, psia krew, dobra, jestem. Dobra, bierz swoje rzeczy. No, stolarz to widzę, że pływa. Dostałam smokiem znowu. Stolarz, nie pływaj. Tylko za mną leć i go bij. Robię mu jakąś krzywdę tymi strzałami. No, ale wreszcie jest to jakaś kurde walka, w której coś się dzieje. Aż za dużo. Psia krew. Co, zabił cię? Nie, jeszcze nie, ale... Coś... Odbiegnij się. Zabił już, już mnie zabił. Niestety, jak on na ciebie wskoczy, to jest problem, bo nie możesz uciec przed jego atakiem.
bo on ma dosyć duży zasięg tego, więc w zasadzie jedyna szansa jest na to, żeby się zainteresował którymś z naszych niewolników albo obydwoma i szyć do niego z odległości. Tak I właśnie istnieje robię. szansa, że te nasze chłopaki biedne to szlak trafi. Nie, nie sądzę. Patrząc na to, ile oni mają zdrowia, a ile smok, to... I na tego smoka, ponieważ nie jestem w stanie za każdym razem zachować dystansu, to powinna mieć lepszą zbroję, chociaż nie wiem, czy ona by mi coś dała. Tak szczerze powiedziawszy. Nie wiem. Dobra, teraz ja uciekam. Uciekaj, uciekaj. Stolarz, ale ty nie uciekaj, tylko go bij. Dobra, smok to już na ostatnich nogach. Nasze chłopaki bynajmniej. Ale ta zwierzyna człapie w moim kierunku, to mi się nie podoba. I znowu upadłem. Dobrze, ja też mnie dwa razy szlak trafił. A, i zesponowałem się na krokodylu. Smok zaraz padnie. To ja wiem. Smok padł. Wspólnymi siłami udało się nam smoka załatwić. Możesz Dobra, już nazwijmy rzecz po imieniu. Udało się naszym chłopakom smoka załatwić. Cicho, drobiazg. Nie mogę go otworzyć, ale mogę go pokroić. I tak też uczynię. Wąż mnie goni. Znaczy nie taki duży, tylko taki mniejszy, ale... Chodź, tutaj jest miło i bezpiecznie na tej arenie. Można popatrzeć na mój tyłek. Idę. Różowo mi... No pewnie. A co ja robię? A ja piję leczenie, nie? W sumie niepotrzebnie. No muszę powiedzieć, że tyle razy, ile umarłem tutaj, to już dawno nie. No ale wreszcie coś ciekawego. Może sobie przestawię tę moją broń tak, jak ją lubię mieć. Znaczy może nie idealnie, ale... I sztylety. I bardzo dobrze. Przepakowałam się. A, to tutaj są jedne twoje zwłoki, a te są aktualne. Aha. Ale mamy już prawie wszystkie artefakty. No ale nie, no dobrze. No wreszcie przynajmniej tutaj coś. Tutaj można się czegoś nauczyć. Tutaj nie coś wiem, jest. Ale widzę, że jeszcze coś tam jest różowego. To mnie Właśnie. Interesuje. Właśnie. Mnie też to interesuje już. Kurczę. Skoro tu jesteśmy, to można się równie dobrze... Oczywiście są tutaj wrogowie. I skażenie. Wrogowie i skażenie. O! Ten trup coś ma w sobie. Ten trup ma w sobie 5 sztabek stali. Poszedłeś na górę? Tak. No ja też. Ale cały czas tutaj jest skażenie i powiem szczerze, wcale to mi się nie podoba. A, ja muszę przecież stolarza wziąć. My z Bragim bijemy na górze trupy. Wiem, tutaj jest jeszcze tablica. Jaka tablica, gdzie? Na dole gdzieś. Nie, na górze. Zupełnie na górze? Tak, jak pójdziesz na górę tymi schodami, co żeśmy tam byli, to... A. A, bo to jest loża. Tak. Idę po stolarza. No dobra, ale tutaj to jest za dużo skażenia dla nas troszkę. No. To była loża króla kapłana.
honor for you to be sacrificed on the altar of sacred scent. We would be losing a loyal servant. To provide privacy for those of our kind using the gallery. Nie wiem, czy się czegoś można nauczyć. Ale wiesz co? Jeśli chcesz prać wielkiego węża, to możemy go prać, ale najpierw wrócimy do domu i się trochę odkazimy. Dezynfekcja. O. Trochę tu ich jest. Wiem, bo żeśmy wyczyścili jedną stronę, ale drugiej już nie. No to teraz wyczyścimy tę stronę. Pięknie. Wunsz. Leżeć. No, niech ktoś mi pomoże, bo tutaj nie dość, że węże. Widzę, widzę. Au, au, au. Już. Dobra, wiesz co? Poczekaj, ja się muszę napić jakiegoś eliksiru. O Jezu, ja też. Nie wody, tylko muszę się wyleczyć. Faktycznie to tak jakby trochę bezpieczniej byłoby wyjść stąd w diabły, odkazić się ewentualnie kiedy indziej tego węża zlać. No. Bo trochę żeśmy nazbierali jednak tego skażenia. Głównie przez to, wiesz, umieranie i wracanie przez te chmury. No to jedno, a po drugie to jednak strasznie wali przy wejściu na samą arenę. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. To prawda. Myślałam, że pomyliłeś mi się ze stolarzem. Dobra, biorę swoją... Biorę swoje posłanie i wracajmy do domu. Na moim leży martwy krokodyl. To było moje posłanie krokodylu. Nie miałeś na nim leżeć martwy. Gołymi pięściami chcesz go zabić? Z braku wielbłądów. Matko święta, zaraz ja dostanę twoim kudu. Wytrzymałeś mi się skończyło. Kudu leci niestety za tobą. Niestety nasze chłopaki mają cały czas wyciągniętą broń, więc nasza próba heroicznego załatwienia kudu za pomocą gołych pięści nie powiodła się. No cóż. No tak na smoka powinniśmy byli wyjść. Ja jestem kurczę prawie w połowie fioletowa. Ja mam 1/3. No nie, no ja też mam bardziej 1/3 niż cokolwiek, bo chyba więcej się nie da za bardzo, ale... Czy tam połowa jest maksymalnie. Ale no mam taki duży kawałek. Ktoś mnie gencjaną wysmarował. A mi fioletowy nie pasuje do czerwonego. A mi fioletowy świetnie pasuje do ubranka, ale wolałabym jednak... No to nie narzekaj. Nie, nie, no widzisz, no. Robi konkurencję. I przy okazji zajrzę do Romana. No zajrzyj do Romana, bo zauważyłem, że jest krok podróży. A jak już Roman się zrobi, nie, to mu zbudujemy placyk i nazwiemy go Forum Romanum. Dobrze. Roman, zrobiłeś się już, bo mi tak smutno bez ciebie, chyba że mu się żarcie skończyło i umarł. Roman Kukułka się... potrzebuje Roman... twoich leczących dłoni. Roman się zrobił, wyobraź sobie. Tylko nie od razu go zobaczyłam. Ciekawe jestem, czy jak go wezmę, to się nie... Roman lekki jest. Już zaczął robić tam... No, to co nawóz. Zwierzęta robią najlepiej.
Czuję się wyleczone. No, ja się teraz też podleczę. Chłopaki, co tak z tymi mieszami ganiacie? Usiądźcie sobie. Bo was barman wy... No wiesz... Myślę, że Roman tutaj bardzo serio? Dobrze pasuje, tak. Roman. Nie, 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 zostaw Romana. Roman jest mój. Żadna gazela, to jest Roman. Bardzo piękny, widzisz? Jaki ładny Roman. Widzę. Ale mi kroku podróży nie zaliczyło. No, bo to mój zwierzęcy towarzysz. Dobrze, to ja wezmę Romana i go wyniosę na zewnątrz. Chodź, Roman, zaniosę cię na zewnątrz. Chodź, Solarz, zaniosę cię na zewnątrz. Roman może sobie stać z końmi. Tutaj sobie staniesz, Romanie. No czyli co? Krowa, kura i Roman. Świetnie. No i co z czym? No, no to został nam jeszcze jeden artefakt, a tak poza tym to parę jakichś takich miejsc, których żeśmy nie odwiedzili. I jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej szczęśliwego zakończenia. No, mam taką nadzieję. Dobrze. To w takim razie to by było tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!